Witajcie na naszym kanale. Dziś przenosimy Was do serca Azji, do miejsca, które wbrew swoim skromnym rozmiarom obfituje fascynujące ciekawostki i unikalne tradycje Singapuru. Ten mały kraj, zamknięty między Malezją a Indonezją, skrywa w sobie nie tylko futurystyczną architekturę, ale także bogactwo kulturowe, które sprawia, że jest jednym z najbardziej niezwykłych miejsc na świecie. Czy jesteście gotowi na porcję niezwykłych faktów o Singapurze? Zapnijcie pasy, bo ruszamy w niezwykłą podróż po tym fantastycznym miejscu. W Singapurze, niewielkim państwie mieście o powierzchni zaledwie 725 km kwadratowych, mieszka około 5,7 miliona ludzi. To malutki skrawek ziemi w Azji Południowo-Wschodniej, gdzie równowaga między nowoczesnością a tradycją tworzy niezwykłą atmosferę. Mimo niewielkich rozmiarów, Singapur jest prawdziwym kosmopolitycznym centrum, gdzie mieszkańcy posługują się czterema językami urzędowymi. Malajskim, mandaryńskim, tamilskim i angielskim. To miejsce, gdzie kultury ze wszystkich stron świata splatają się w jedną fascynującą mozaikę. Singapurczycy, zawsze serdeczni i pomocni, przyjmują turystów z otwartymi ramionami. Klimat gościnności mieszkańców tego miejsca sprawia, że podróżujący czują się tu jak w domu. Obywatele Singapuru z dumą prezentują swoje dziedzictwo i chętnie dzielą się historiami swojego miasta. Warto wspomnieć o oryginalnym zakazie rzucia gumy, co może wydawać się dziwne dla przyjezdnych. To jedno z zaskakujących praw, które pomagają utrzymać czystość publicznych miejsc. Również parki narodowe zajmują ponad połowę obszaru Singapuru, co stanowi unikatowy przykład harmonii między urbanizacją a zielenią. Jesteśmy w Singapurze. Za mną hotel Marina Bay. Jest to po prostu hotel na wodzie, po wiele innych atrakcji. Taka dla Was ciekawostka. Ten hotel na górze ma łódź. Na górze w tej łodzi znajduje się basen. Żeby wjechać, wejść do hotelu może każdy, bo to jest tylko hotel, więc wejść może każdy. Na dole tego hotelu jest galeria i w tej galerii są różne fajne ciekawostki, elektroniczne zabawki dla dzieci. U nas w Polsce tego nie ma i długo raczej nie będzie. Za chwileczkę Wam to wszystko pokażę. Natomiast taka ciekawostka, żeby wjechać na górę, na dach tego hotelu, do łodzi, w której znajduje się basen, trzeba kupić bilet. Bilet kosztuje około 120 zł, można go kupić online. Natomiast w tym momencie sprawdziliśmy, kolejka oczekiwania na taki bilet to jest 8 miesięcy do przodu, jeżeli chodzi o wjazd po godzinie 17. A najlepiej wjechać tam po godzinie 17, ponieważ wtedy cały hotel jest oświetlony. Na wodzie pojawiają się fontanny, jest po prostu takie tańczące show, które warto zobaczyć. Też tu przyjdziemy wieczorem, więc też będziecie mogli zobaczyć to na własne żywe oczy, oczywiście na ekranie swojego telefonu. Zapraszam. Singapur to inaczej miasto lwa. Kiedyś przyjechał tutaj jeden książę z Indonezji i nazwał właśnie to miasto Singapura, co znaczy po prostu miasto lwa. I od tego momentu Singapur kojarzony jest właśnie z lwem. Dlatego też lew jest ikoną tego miasta, znajduje się na herbie tego miasta, a tam za mną z tyłu jest właśnie jego pomnik. I lew cały czas tutaj stoi od wielu lat, gdzie z jego paszczy wypływa woda. Ludzie robią sobie z nim zdjęcia. Jeżeli ktoś z Was był w Egipcie i często zdjęcia są robione pod kątem, tak jakby ktoś trzymał piramidę w dłoni, tak tutaj pod lwem ludzie robią takie zdjęcia, nachylając głowę do tyłu, otwierając usta, tak gdyby pili właśnie tą wodę prosto z paszczy lwa. Jestem w środku hotelu Marina Bay, Singapur i
tak, dzieci mają taką atrakcję, rodzice robią zakupy obok w sklepach, a dzieci w tym czasie bawią się na interaktywnym dywanie. Ciekawostką jest sposób organizacji podróży metrem w Singapurze. Przed wejściem do pojazdu widoczne są czerwone linie, przed którymi pasażerowie uporządkowanie ustawiają się po lewej i prawej stronie wejścia. Po swobodnym opuszczeniu metra podróżnicy bez niepotrzebnego przepychania zajmują swoje miejsce. Czy wyobrażalibyście sobie coś takiego w Polsce? Podzielcie się swoimi myślami w komentarzach. Sponsorem tego filmu jest Twoje Zdrowie 24, sklep, w którym zadbasz o siebie. Kolejna interesująca praktyka spotkana w Azji, a także w Europie, dotyczy schodów ruchomych. Warto wiedzieć, że podczas wspinania się po nich istnieje niemówiona zasada. Zawsze ustawiamy się po lewej stronie, pozostawiając prawą stronę wolną dla tych, którzy się śpieszą. Ta subtelna organizacja przestrzeni ma na celu ułatwienie przemieszczania się w dużych miastach, szczególnie tam, gdzie tempo życia jest intensywne. Działa to jak taktowny układ, gdzie ci, którzy muszą szybko przesiąść się między środkami transportu, mają niezakłócone przejście. Warto przyjrzeć się temu rozwiązaniu, aby zminimalizować korki i utrzymanie płynności ruchu. Czy waszym zdaniem taka praktyka mogłaby znaleźć zastosowanie w Polsce? Podzielcie się swoimi myślami w komentarzach. Jesteśmy teraz w ogrodach, które wieczorem świecą w Singapurze. Trafiliśmy na parę młodą, która akurat w tym miejscu ma piękną sesję zdjęciową. Singapur słynie z trzech miejsc. Po pierwsze jest to hotel Marina Bay, który widzicie tam z tyłu za mną. Drugą atrakcją jest lew, który właśnie jest ikoną tego miasta. A trzecie miejsce są to właśnie ogrody, w których w tym momencie jesteśmy. One w nocy będą oświetlone, będzie wielki pokaz i show. Natomiast teraz jesteśmy na kładce, która właśnie jest w ogrodach. Na każdym drzewie, dookoła każdego drzewa jest taka kładka. I w tym momencie po nim przechodzę i pokażę wam wszystko, jak to wygląda z każdej strony. Jesteśmy tutaj w dzień, ponieważ w dzień widoki są ładniejsze, bardziej widać panoramę miasta i wszystko, co jest dookoła. W nocy będziemy mieli inną miejscówkę na dole, z której będziemy oglądać pokaz laserów i całe to magiczne miejsce w całej pełnej okazałości. Brodę myją.
Tak wygląda Marina Bay nocą, kiedy jest pięknie oświetlona. Za chwileczkę będzie pokaz laserów i tańczących fontan. Chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że Singapur to jest bardzo drogie miasto, państwo. Jest to państwo w państwie, oczywiście w Malezji. Natomiast jest tutaj inna waluta, inne rządy. W Malezji walutą jest rym malezyjski, tutaj jest to singapurski dolar. Przyjeżdżając do Singapuru trzeba mieć ich wewnętrzną, inną walutę, ale wszędzie można też płacić kartą, więc jeżeli przyjeżdżasz tylko na jeden lub dwa dni, to nie ma potrzeby wymieniania pieniędzy w gotówce. Natomiast co ja polecam? W Singapurze są bardzo drogie hotele. Nocleg za jedną dobę zaczyna się w takich gorszej klasy hotelach. Trzygwiazdkowe hotele kosztują około 500 zł za dobę, oczywiście bez śniadania. Są to takie bardzo małe klitki, małe pokoiki, dosłownie metr na półtora metra, stoi w nim łóżko, nawet nie ma gdzie rozłożyć plecaka czy walizki. W takich właśnie małych hotelach zazwyczaj nie ma też w cenie śniadania i często są to też pokoje bez okien. Dlatego, że w Singapurze idą na akord, te hotele są bardzo wysokie, bardzo dużo jest tych pokoi, ale są bardzo małe, żeby po prostu wszystkich gości hotelowych można było tutaj pomieścić, bo jest tutaj bardzo dużo ludzi każdego dnia. Dużo ludzi zatrzymuje się w Singapurze właśnie na chwilkę, lecąc gdzieś dalej. Jest to takie miejsce przelotowe. Natomiast ja tutaj mam już taki myk, gdzie po prostu w Singapurze jestem już któryś raz, chyba szósty. Kiedyś byłam tutaj aż na 5 dni, więc wtedy zwiedziłam go tak dokładnie, każdy dzień po kolei, zagłębiając się w ogóle w inne dzielnice miasta i poznając całe tutaj to środowisko i mentalność tych ludzi. Natomiast teraz jestem z ekipą 16 osób, tylko jeden właśnie dzień, dlatego zwiedziliśmy tylko te najważniejsze atrakcje, które są związane z miastem. Ja natomiast nie śpię w Singapurze, tym bardziej, że jestem z grupą 16 osób, więc ciężko było znaleźć taką ilość pokoi w jednym hotelu. Natomiast my zawsze śpimy w nieopodal w Johor Bahru. I tutaj też są tańsze loty, tam jest też lotnisko, tam lądujemy. Śpimy w Johor Bahru, czyli jest to malezyjskie miasto. Tam mamy piękne hotele, które kosztują 200 zł za dobę za dwie osoby z wypasionym, mega dużym, fajnym śniadaniem. A tutaj po prostu do Singapuru przyjeżdżamy tylko od rana do wieczora, aby go zwiedzić. Przemieszczamy się tutaj wtedy metrem i autobusem, trwa to zaledwie 45 minut, kiedy nie ma korków. I tak żegnamy się z malowniczym Singapurem pełnym różnorodności. Ania szykuje się już na kolejną podróż, by pokazać Wam niesamowite miejsca i udzielić bezcennych wskazówek. Jeżeli podobał Wam się film, nie zapomnijcie dać łapki w górę i subskrypcji. Hej, hej! Zapraszamy do obejrzenia innych podróżniczych materiałów klikając tutaj oraz na zaprzyjaźniony kanał biznesowy Biznes to My.